proszę państwa, oświadczyny trudne są dla młodego narzeczonego. Niejednokrotnie taki młody narzeczony przychodzi zdenerwowany do przyszłych teściów i on z nerwów zapomina, co on w ogóle miał zrobić. Kogo miał poklepać, kogo miał pocałować, kogo miał uściskać. No klepnie teściową, ta mu oddaj nieszczęście gotowe. Dlatego trzeba bardzo uważać. Gdzie mama jest? Za mamę stryjo jest. No dobra, niech będzie. Stańcie razem, dobrze? Dobrze, razem, tak ładnie, tak, tak, na trzy czwarte. I się tak, tak, i się tak prezentujcie, dobrze? Bo zaraz przyjdzie mój narzeczony się oświadczyć. Chyba. A co mamy robić? Zgadzajcie się. No ja nie wiem, on fajny jest? No, ręce ma, nogi ma, usta ma, uszy ma. Przynajmniej kompletny. O, coś chrząka za drzwiami. To on? Sprawdzę. Boję się, on tak dziwnie chrząka. To jest Rysiu, a to moja rodzina. Dzień dobry. Dzień dobry. Halinka, które to mama? Rysiu, no. Rysiu, to jest tato, a to jest stryjo. To ja bym się z Halinką ożenił. Proszę. Ożenił, a pracę ma? A co? No jedną mam córkę do lasy, powybrzedzam. Pracę ma? No ciężko dziś o pracę. Mieszkanie ma? O mieszkanie też ciężko. To i o żonę może być ciężko. No, nie chciałbym się chwalić, nie, ale z Halinką to mi poszło myk-myk. Pijesz? A po co przyniosłem? Halinka, Halinka, bardzo cię proszę, podziękuj panu za staranie. To teściu, czy ja dobrze rozumiem, że won? Tylko nie teściu, dobrze? Oho, to mi teraz teściu dowalił. To mi teraz teściu dowalił. A teściowa co? Tak nic. To ja mam teraz złamane życie. To takie życie to lepiej dobić. Żegnaj teściu. Tatko, jak on cierpi. Fajnie cierpi. Ciebie to nie wzrusza? Córkę ma się tylko jedną. No i co? Nie wiem, a to nie jakieś przysłowie? Nie. Uwaga, strzelam! O, matko! No? No nie wiem, nie wiem. Strzelam! O! No? No, trochę pękam. Uważaj, szwagier, uważaj! Brawo, teściowa! Let's go! Strzelam! No. A, rzęcie się w cholerę, jak wam się podoba ta jego paskudna gęba. Tato, znam gorsze. No, wypraszam sobie.